Witajcie w tutorialu, w którym pokażę, jak w prosty sposób wykonać w domu odbitkę fotograficzną. Będę bazował na metodzie XIX-wiecznej Williama Henry'ego Foxa Talbota, metodzie papieru solnego. I dobra wiadomość jest taka, że ten, jak i kilka innych XIX-wiecznych procesów fotograficznych były tak niesłychanie niskoczułe, że nie wymagały do swojej obróbki tego bezpiecznego czerwonego światła, w związku z czym można było obrabiać je przy miękkim świetle dziennym, więc nie potrzebujemy wcale profesjonalnej ciemni, aby wykonać odbitkę w technice solnej. Zapraszam serdecznie. Papier solny, zwany również odbitką solną, czyli ta technika Williama Henry'ego Foxa Talbota, pierwsza technika do uzyskiwania odbitek fotograficznych. Talbot był facetem, który miał taki pomysł na fotografię, że ona ma służyć do wykonywania kopii, czyli jest jedna matryca i ona służy nam do wykonywania kopii. Gdzie równocześnie Louis Daguerre we Francji kombinował trochę w drugą stronę, czyli jak to zrobić, żeby fotografia była obiektem unikatowym. Nie udało mu się to zrobić. Wymyślił daguerreotypię, pierwszą komercyjną w historii fotografii technikę fotograficzną, która odniosła sukces. Ale wracając do odbitki solnej i tutorialu. Najważniejszą rzecz, czyli sól, na pewno macie w domu. Jest to zwykła sól. Jeśli chcecie super czystą, sklep chemiczny, chlorek sodu, to jest rzecz, której potrzebujecie. Może być również chlorek amonu. Natomiast dzisiaj robimy odbitkę solną w tej pierwszej historycznej recepturze, czyli ze zwykłym chlorkiem sodu. I drugą substancją, która będzie potrzebna, aby powstał obraz, będzie to substancja, która buduje ten obraz. I to jest substancja bardzo dobrze znana w fotografii, czyli azotan srebra. No nie dostanie się go w każdym sklepie czy w aptece. Najlepiej jest użyć internetu i zamówić sobie troszeczkę. Nie jest potrzebne dużo, aby wystartować i ogólnie jest to bardzo ekonomiczna technika, więc to też taka dobra wiadomość. Te dwie substancje rozpuszczone w wodzie w odpowiednich proporcjach tworzą obraz fotograficzny na papierze. Genialnie proste i moim zdaniem piękne. Bardzo ważne są proporcje soli do srebra. I Fox Talbot zauważył, że w momencie, kiedy zmienia te proporcje, to kopiując ten sam negatyw uzyskuje odbitki o różnym kontraście. I to posłużyło do rozwinięcia techniki odbitki solnej jako narzędzia, które umożliwiało kopiowanie z dość szerokiej gamy negatywów, co w XIX wieku nie było takie wcale proste, bo talbotypia jako technika negatywowa jest dość jednak ograniczoną techniką. W tym tutorialu zastosuję proporcje 1 do 10, czyli srebra będzie 10 razy więcej niż soli. Zamieniając to na cyfry, użyjemy roztworu soli w wodzie 1,5% oraz roztworu srebra w wodzie 15%. Mam dwa naczynia z wodą. W obu naczyniach odmierzone 100 ml wody. Bardzo ważne jest, aby stosować wodę demineralizowaną, wtedy te efekty będą powtarzalne. Uruchamiam wagę i najpierw odmierzam sól. Tarujemy 1,5 grama, tyle co nic, szczypta, ok, 1,51, wystarczy. Tutaj nie chodzi o jakąś super hiper dokładność, natomiast ta waga dobrze, nawet jeśli by miała jedno miejsce w przecinku. Ok, tak wygląda 1,5 grama soli, które ląduje w 100 ml wody demineralizowanej. Mieszam oczywiście do całkowitego rozpuszczenia. Tutaj nic się nie zmienia, jak robienie każdego roztworu, tak jak uczyli w szkole w chemii. Kilka słów o azotanie srebra, zanim przystąpię do odmierzenia 15 gram srebra. Więc srebro jest substancją, której należy się odrobinę uwagi, zwłaszcza w postępowaniu. Przede wszystkim ma właściwości żrące, należy chronić oczy, ponieważ może powodować uszkodzenie wzroku lub trwałą ślepotę po dostaniu się do oka. Absolutnie nie należy go jeść ani pić, ma właściwości żrące,
A jeśli będzie miał kontakt z czymś organicznym, z czymś naturalnym, takim jak drewno, papier, czy skóra, zostawi wszędzie ciemne, brunatne plamy, aż w końcu po spływem czasu przeżre się przez tą warstwę materiału, z którym ma styczność. Jeśli chodzi o plamy na ludzkim ciele, no one zostają wchłonięte przez ustrój, jak każdy metal, wchodzi on w skład naszego ciała i one po pewnym czasie znikają. Uważajcie ze srebrem, osłaniajcie oczy, możecie również stosować tego typu rękawiczki na dłonie. 15 gram srebra. Tara i sypiemy. Okay, 7 i 13 i ok, 15 i 6. Jest ok. Świat się nie zawali. Srebro dobrze jest oznakować, zwłaszcza jeżeli jest w jakimś słoiczku czy przeźroczystym naczyniu, ponieważ wygląda ono jak cukier lub jak sól gruboziarnista. Nie ma zapachu ani smaku, w związku z czym łatwo może być pomylone przez dzieci lub na przykład kogoś nieuważnego i absolutnie nie należy trzymać go ani w kuchni, ani w lodówce, w której trzymacie jedzenie. Srebro w tym momencie nie jest światłoczułe. Ono dopiero staje się światłoczułe, kiedy zaczyna łączyć się z jakimś materiałem organicznym. I tak jak wspomniałem, może to być skóra, może to być drewno, może to być papier, może to być jakaś tkanina. Więc ono w tym momencie, nawet ponieważ jest wystawione na działanie światła, ono nie jest światłoczułe. Teraz zmieszam je z wodą. Tutaj mam opisany słoiczek, którego używam no w zasadzie od lat. Lubię małe porcje, w związku z czym nie robię tego nigdy dużo. 15 gram do 100 ml wody. Powstaje nam 15% roztwór srebra w wodzie. Srebro po rozpuszczeniu w wodzie ma dać klarowny, przeźroczysty płyn. Jeśli będzie on mętny, oznacza to, że woda była czymś skażona i wtedy taki roztwór należy uzdatniać. Temat na inne nagranie. Dlatego, tak jak mówiłem, ważne jest używanie wody demineralizowanej i też sprawdzonej, bo nie każda jest tak czysta, aby móc ją stosować z azotanem srebra. Sprawdziłem to wielokrotnie. Mam po prostu jedną markę, której się trzymam. Papier oczywiście nie jest fotograficzny. Dopiero zrobię z niego papier fotograficzny, a używam papierów dla plastików. Jest ich cała masa. W zasadzie z ważnych rzeczy to, aby był bezkwasowy. To nam zagwarantuje, że ten papier nie zżółknie szybko. To tak na wypadek, gdyby ta odbitka, która nam wyjdzie, jednak nam się podobała i chcielibyśmy sobie ją zachować na dłużej. Więc bezkwasowość. Ważna rzecz. Druga dla mnie. Gramatura między 200 a 300, powiedzmy, wszystko się sprawdza. Mogą być też cieńsze, ale wtedy trzeba je naklejać na kartoniki. Natomiast aspekt struktury powierzchni, czyli mamy możliwość stosowania papierów gładkich albo papierów właśnie z jakąś tam fakturą. Tutaj jest wiadomo jak ze wszystkim, jak z muzyką, jak z jedzeniem, jak z modą. Każdy coś tam szuka i każdy coś tam lubi. Ja akurat lubię papiery gładkie, one powodują, że oddanie detalu kopiowanego z negatywu jest nieco większe niż na tych papierach ze strukturą, bo po prostu ta struktura zabiera ten detal. Formaty oczywiście można sobie docinać samemu. Taśma klejąca, ważna rzecz, aby złapać ten papier na czterech narożnikach, żeby on nam się nie przemieszczał po tej szklanej tafli. Ja stosuję tą metodę aplikacji ręcznej.
Głównie ze względu jednak na wygodę. Jest to szybkie, proste i bezproblemowe. XIX-wieczną metodą bardzo popularną była metoda tak zwanego floatingu. Nalewało się wodę z solą do kuwety, po czym utrzymując w ten sposób lub w ten sposób arkusz papieru kładło się na powierzchni płynu i on się rozprostowywał. Przez odpowiednią ilość czasu dochodziło do zasolenia papieru i w ten sposób on był ładnie pokryty tą ilością soli, jaka była potrzebna. Woda oczywiście, wiadomo, odparowywała przy suszeniu, zostawała sól na powierzchni i w włóknach papieru. Tutaj uzyskam to samo, wykonując po prostu ruchy ręką i używając do aplikacji waty bawełnianej. I to co robię, to odrywam sobie kawałek waty, jaką będę aplikował ten roztwór, i formuję sobie z niego taki gałganek. Jeśli odrywałem za mało, mogę sobie dobrać. Natomiast dość łatwo można sobie dostosować ten gałganek do wielkości arkusza, jaki ma się pokryć. Ok. Tej wody wcale nie musi być za dużo. Trzeba to po prostu określić metodą prób i błędów. I teraz w ten sposób, wykonując dość szybko takie ruchy, aplikuję, przekręcając tą całą naszą stację z przyklejonym papierem w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara. Trzy obroty i gałganek idzie do kosza na śmieci. I teraz pozostaje czekać nam, aż ten proces odparowywania wody zajdzie samoistnie lub przyspieszyć go używając suszarki. Papier jest wstępnie podsuszony. Oceniam to oczywiście wizualnie, kiedy jego powierzchnia przestaje być lśniąca, to znaczy, że część tej wody już odparowała i została na powierzchni sól. Ponieważ po wyschnięciu całkowitym woda sól nie ma w zasadzie żadnego koloru, ja daję sobie takiego ptaszka. Tutaj na dole powinno go być widać. Ptaszek zrobiony ołówkiem, który będzie mnie informował, po której stronie nanosić srebro. I to srebro, naniesione w drugim kroku po całkowitym wyschnięciu papieru, stworzy dopiero nam powłokę, warstwę światłoczułą, która będzie już aktywna fotochemicznie i to ona będzie budować obraz. Natomiast póki co ten arkusz papieru idzie sobie do całkowitego wyschnięcia. XIX-wieczne urządzenia do wykonywania odbitek fotograficznych, takie jak tutaj, nazywane kopioramami, zbudowane były z ramki oraz z tyłu dwóch uchylnych części. I te, nazwijmy to drzwiczki, umożliwiały wprowadzenie do środka arkusza papieru fotograficznego, który przylegał do szyby. Natomiast aby odbiło się jakiś obraz, zarysował się w tym papierze, no była potrzebna jakaś właśnie matryca, tak jak wspomniałem na początku tego tutorialu. I ja tutaj używam akurat negatywów szklanych, negatywów kolodionowych. Działa to w ten sposób, że negatyw kładło się wewnątrz kopioramy, przykrywało papierem fotograficznym, który był już uczulony, i dociskało się tymi drzwiczkami. Ok, i tak złożona kopiorama wystawiana była na działanie światła słonecznego, światła bogatego w promienie UV. I te uchylne drzwiczki umożliwiały w trakcie tej ekspozycji odbitki na światło odchylanie jednej części, nie ruszając drugiej części, i sprawdzanie na tej części, jak powstaje obraz i jak on wychodzi. Ponieważ przy tego typu technikach
nie ma wywoływacza, w związku z czym tutaj obraz wywołuje się, czy printuje się na naszych oczach na żywo i to my decydujemy, w którym stopniu chcemy go zatrzymać, właśnie sprawdzając tę ekspozycję za pomocą tych uchylnych drzwiczek. Te drzwiczki są bardzo istotne, ponieważ ta część, która podczas sprawdzania ekspozycji zostaje zablokowana, ona powoduje, że ten negatyw, ten styk negatywu z papierem za każdym razem pozostaje w tym samym miejscu. Gdybyśmy za każdym razem poruszali tym negatywem i tym papierem, zdjęcie skopiowałoby się nieostro. I kopiujemy aż do uzyskania takiej odbitki. To jest akurat odbitka z tego negatywu, który tutaj mam w tej kopioramie. Ładnie wygięty w łódeczkę, to również jest oznaką dobrze wyschniętego papieru. Przyklejam z powrotem tak jak za pierwszym razem, czyli na czterech narożnikach. I ten papier musi być naprawdę suchy. Musicie być pewni, że on wysechł całkowicie. W przeciwnym razie dojdzie tutaj do serii niekontrolowanych zdarzeń. Druga warstwa, czyli azotan srebrny rozpuszczony w wodzie. Tak samo, do użytku wata i tym razem założę rękawiczki nitrylowe, ponieważ tak jak mówiłem, azotan srebra brudzi wszystko, z czym ma kontakt na brunatno i te plamy zostają przez bardzo długi czas, zanim nasze ciało je wchłonie. Tutaj cały ten proces jest identyczny jak w tej pierwszej warstwie wody z solą. Ja to zrobię w ten sposób, że odleję sobie trochę srebra do nakrętki. Ok. Wsiąkło. I w ten sam sposób, od lewej do prawej, trzy obroty. Jeśli zdecydujecie się suszyć suszarką, bardzo ważne jest, aby strumień powietrza był ustawiony na najniższą możliwą temperaturę, czyli żeby to powietrze było chłodne. Jeśli będzie ono ustawione na ciepłe lub gorące, spowoduje to, że ta reakcja chemiczna między srebrem a solą przyspieszy się i dojdzie do spontanicznego zarzucenia, aż w końcu zabrązowienia, czyli tak jakby ten papier zacznie nam się wywoływać, będzie to spowodowane wysoką temperaturą. I tak jak uprzednio, odklejam narożniki i wieszam papier do całkowitego wyschnięcia. Papier musi wyschnąć całkowicie. Jest to warunek konieczny przed przystąpieniem do kopiowania. W zależności od warunku, od temperatury i wilgotności pomieszczenia jest to od kilku do kilkunastu minut. Natomiast musi schnąć w absolutnej ciemności lub przy świetle czerwonym, albo też przy świetle świec, tak jak pracowano w XIX wieku. Do wyboru, do koloru. Schnięcie papieru dobiega końca. A ja mam tutaj materiał, który będę kopiował na tym papierze. I zdaję sobie sprawę, że no, nie wszyscy z Was posiadacie negatywy kolorionowe akurat, czy talbotypy. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że na papierze solnym, tak jak na każdym innym papierze fotograficznym, można skopiować w zasadzie każdy rodzaj negatywu, czy pozytywu, czy slajd. Ważne jest, żeby zapewnić ścisły kontakt kopiowanego materiału z papierem, no i po prostu bawić się, naświetlać, być ciekawym efektów i tego, co te efekty dadzą. Ja mam tutaj dość ciekawy negatyw portretowy, Z atelier mojego pradziadka Rudolfa Kaski. Spróbuję go podświetlić, żeby chociaż trochę go było widać. Jest to portret chłopczyka, portret studyjny. I
Ja nigdy nie widziałem tego zdjęcia, nie mamy odbitki z tego negatywu w zbiorach rodzinnych, natomiast teraz będę wykonywał właśnie kopię i pierwszy raz zobaczę pozytyw z tego negatywu. Także fajna dla mnie sprawa też i myślę, że to może być dla Was takie trochę jakby rozwiązanie, skąd brać te negatywy. No bo oczywiście możecie sobie je zrobić, natomiast możecie też spróbować poszukać takich negatywów w domowych zbiorach. Papier wysechł całkowicie i nie różni się on niczym na pierwszy rzut oka od zwykłego papieru, natomiast on jest już światłoczuły w tym momencie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, ta jego światłoczułość jest bardzo niewielka, czyli innymi słowy, aby stworzyć obraz, wymaga on długich naświetleń. I żeby skopiować ten negatyw Rudolfa Kaski, tego chłopczyka, ja użyję mniejszej kopierany, po prostu wtedy praca z taką kopieraną jest wygodniejsza, ale będę musiał również dociąć tą kartkę papieru, tak aby mniej więcej dała nam taki formacik. Więc do tego dobrze się sprawdzają długie nożyce. Dobra. Tak, akurat pasuje bardzo dobrze. I tutaj jest ta sama zasada, co wcześniej, czyli najpierw na szybę idzie negatyw stroną z emulsją do góry. Na to idzie biała kartka papieru. Ok. I dopiero na to idzie tutaj nasz papier. Ok. Dociskam. I tak złożona kopioramka jest gotowa i jest tu zablokowana. I gdybyśmy żyli w XIX wieku, fotograf wynosił taką kopioramę na zewnątrz, na działanie światła słonecznego i w zależności od tego, ile było tego światła, czyli czy był dzień pochmurny, czy był dzień słoneczny, ta ilość światła determinowała, jak długo naświetlany był papier. Dzisiaj mamy też taką alternatywę jak światło UV, sztuczne światło UV i Wy możecie również użyć tego światła UV, chociażby takiego prostego urządzenia jak solarium do twarzy, czy po prostu duże solarium. To jest bardzo bogate źródło światła UV i bardzo dobrze będzie naświetlać tego typu papier fotograficzny, jak i też innego typu papier fotograficzny. Oczywiście najwygodniejsze i takie najbardziej zgodne historycznie jest to słońce. Natomiast ja na przykład dzisiaj mam akurat bardzo kiepskie warunki, pochmurny dzień i ta odbitka kopiowałaby się godzinami. W związku z tym użyję sztucznego źródła światła, użyję mojej lampy LED, lampy UV z LEDami i zobaczymy, jakie będą te czasy naświetlania. One się wahają w zależności od negatywu, ilości światła, jaki na niego pada, od kilku minut do nawet kilku godzin. Także to jest ta moja lampa UV. Tutaj mamy nasz negatyw zespolony z papierem fotograficznym. Ja teraz włączę tą lampę. Okay. No i ona świeci takim światłem właśnie ultrafioletowym. Ten kolor też się zgadza i zobaczcie, co się stanie, jak wjadę kopioramą pod lampę. Tutaj wyciągnę teraz po tej minucie i będzie widać, jak ten papier szarzeje. Przez to, że obciąłem te marginesy, ta kartka papieru, której używam, będzie idealnie pokryta, natomiast nie będzie wykazywała w zasadzie żadnych śladów ręcznie nanoszonej chemii fotograficznej. Dzisiaj w niektórych środowiskach jest właśnie w modzie pokazywanie tego typu, może nie mankamentów, ale takich cech po prostu tego procesu, po to, żeby podkreślić, że jest to ręcznie wykonana odbitka, a nie kupiona czy zrobiona na papierze kupionym ze sklepu. Przez to jej wartość może, ale nie musi wzrastać dzięki temu. No i tutaj na przykład ten margines już wykazuje
takie właśnie ślady po tych ruchach tą watą, które wykonywałem nanosząc tą chemię na ten papier. On będzie oczywiście ciemniał w miarę postępującego czasu. Tak samo jak ten papier w kopioramie, który naświetla się pod negatywem. Aktualnie tak to wygląda. Czyli papier ciemnieje w dalszym ciągu, natomiast zobaczymy, jak wygląda papier pod negatywem, czyli właśnie ta odbitka. Ok. No jest ona teraz widoczna, natomiast jest w dalszym ciągu jasna. I to nie jest ten stopień wywołania, który jest nam potrzebny, więc odbitka wraca do naświetlania. I kolejne sprawdzenie ekspozycji. No teraz to już wygląda tak jak w zasadzie normalne zdjęcie, czyli nie za ciemne, nie za jasne. Natomiast przy naświetlaniach papieru solnego, jak i kilku innych papierów z tej rodziny papierów typu POP, technika naświetlania jest trochę inna. To znaczy nie naświetlamy dotąd, aż odbitka wygląda w porządku, czyli nie za jasna, nie za ciemna, tylko ją prześwietlamy. Czyli odbitka ma być tak naprawdę trochę ciemniejsza, niż chcielibyśmy ją mieć. Jest to potrzebne dlatego, że obróbka w wodzie, która służy do wypłukania resztek srebra z papieru, spowoduje, że ten obraz zacznie trochę jaśnieć, a następnie kąpiel utrwalająca spowoduje, że ten obraz w znacznym stopniu będzie jaśniejszy. W związku z tym to przedłużanie tej ekspozycji, przedłużanie naświetlania tego papieru ma za zadanie skompensować te kroki, to rozjaśnienie, które zabierze kąpiel w wodzie i kąpiel w utrwalaczu. Kolejne sprawdzenie, jak wygląda papier. Ok. I to jest mniej więcej to, czego szukamy. Czyli zdjęcie jest ciemniejsze, niż powinno być, niż oczekujemy. W związku z tym jest gotowe do wyciągnięcia z kopioramy i przejścia tej obróbki na mokro. I w najprostszej postaci obróbka papieru solnego wymaga tak naprawdę tylko dwóch kuwet. Jedna to kuweta do wywołania, a raczej wypłukania soli, ponieważ obraz już jest wywołany przez po prostu światło i reakcję chemiczną, więc wypłukania nadmiaru srebra z papieru. I druga kąpiel, jest to kąpiel już typowo utrwalająca, wciesierczanie sodu w 15% roztworze w wodzie i z odrobiną ze szczyptą sody do pieczenia, która lekko podnosi pH tego roztworu. Pierwsza kąpiel, ta w wodzie, ona dość wpływa na obraz, który zacznie troszkę się zmieniać. Płukanie kontynuujemy dotąd, aż wypłuczemy całą nadwyżkę srebra, która tworzyła obraz i która znajduje się też we włóknach papieru. Zazwyczaj jest potrzebne 3 do 4 wymian wody. Ok, po prostu wlewamy. Ok, to jest ostatnie płukanie w tej wodzie, w czystej wodzie. Piękny chłopczyk. I teraz ostatnią kąpielą jest utrwalanie. To jest bardzo prosta obróbka z pominięciem tonowania złotem. W zasadzie tylko w celach demonstracyjnych. Tutaj zmiana obrazu będzie natychmiastowa i dość spektakularna, więc proszę bardzo.
telefon, z którym nagrywam, absolutnie przekłamuje. To w ogóle jest... To musieliby się tutaj stanąć koło mnie, żeby zobaczyć, jaki to jest odcień. Natomiast po wypłukaniu i wysuszeniu ta odbitka ściemnieje, a jej ten rudy odcień pójdzie w stronę takiego bardziej chłodnego. Odbitkę płuczemy przez około 20 do 30 minut w bieżącej wodzie. Jest to kluczowy element, który ma zapewnić odbitce długowieczność. Dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że informacje, które przekazałem, są czytelne i że zapoczątkują pewien nowy rodzaj przygody w Waszej twórczości, że zainspirują Was do szukania nowych rozwiązań w fotografii. Może nie tylko cyfrowej, ale takiej właśnie bardziej manualnej. A może po prostu spowoduje ten materiał, że spędzicie fajnie czas ze swoimi bliskimi albo ze swoją rodziną, robiąc odbitki na przykład ze starych negatywów. To jest mega, mega sprawa. Oczywiście można zrobić skan, ale myślę, że czekanie na to, jak się wyłoni się obraz na papierze i zostanie z nami na długo, jest taką całkiem nowym doświadczeniem, nową wartością, całkiem inną niż szybki skan. Jasne, możemy z nim zrobić wszystko, ale czy o to właśnie chodzi?